3, 2, 1. Podcast Roundtable The Boys numer 2. Ze mną Kevin Sam w domu, Marcin Zając. Grinch. Dobry, witam. Sergiusz Grzemny oraz John McClane, czyli Damian Wegner. UPKA, motherfucker. Dzień dobry, panowie. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o tym, jak być fit w święta i nie umrzeć. Oczywiście, jak przystało na grzecznych, normalnych ludzi, każdy z nas ma świąteczny sweterek albo świąteczną koszulkę z Darth Vaderem, a jak przystało na Grincha, ma koszulkę rozpierdolecia. Więc tak, zacznijmy sobie generalnie od świąt, bo ja obserwuję oczywiście, jak to zawsze na początku grudnia, wysyp adwentowych kalendarzy o tym, jak w grudniu być fit, wysyp postów o tym, jak przygotować fit serniczki zasypane aspartamem i generalnie jak nie przytyć w święta albo jak wykorzystać dziwne triki, które mają spowodować, że będziesz miał minimalny przyrost masy ciała przez święta. I tak siedzę i zastanawiam się, w którym kierunku ten cały pojebany pierwszy bluzg fit świat zmierza, bo umówmy się, że my, w sensie mówię o nas czterech, jak tutaj siedzimy, jesteśmy propagatorami założenia, w którym po to trenujesz cały rok, po to pilnujesz swojego jedzenia i dbasz o siebie cały rok, żeby w poszczególnych etapach swojego życia albo etapach roku umieć odpuścić i umieć po prostu zachować się tak, jakbyśmy chcieli, żeby nasi klienci, albo nawet jak mówimy naszym klientom, żeby się zachowywali, tak? Bo ja już nie chcę liczyć, ile w tym tygodniu rozmów odbyłem, mamy 16 grudnia, to jest ważne, ile rozmów w tym tygodniu odbyłem. Marek, a co ze świętami? Nie? No nic, no jak co ze świętami? Tak? Idziesz z miską, ryż, kurczak i ewentualnie grillowany łosoś i proste. Dziękuję za serniczkę od babci, nie? No jak, musisz być fit, przecież święta, tak? No i finalnie mnie to rozbraja, bo ten mental, gdzie mamy 3 dni, realnie 2, bo umówmy się, że jak mamy Wigilię i pierwszy dzień świąt, tak, to w drugi dzień świąt wszyscy już generalnie mamy dosyć siedzenia przy stołach, dosyć żarcia i większość z nas będzie generowała jakiś ruch w postaci wyjścia na spacer, wyjazdu na narty albo innych pierdół. 2 dni. I branża fitness zachowuje się tak, jakby te 2 dni miały spowodować istny Armagedon, śmierć i generalnie zabicie wszystkich gainsów, jakie w tym roku zrobiłeś. Że jeżeli przez te 2 dni odpuścisz, wyluzujesz się, odpoczniesz i usiądziesz w domu z rodzicami, z babcią, z kimkolwiek i będziesz po prostu po ludzku normalnie cieszył się obecnością swoich bliskich i cieszył się tym, że zjem dzisiaj to, zjem dzisiaj tamto, tak? I nie jesteś zawodnikiem, który zaraz po nowym roku ma walkę, na którą musi wnieść wagę i dostaje za to w chuj pieniędzy, drugi bluzg, albo jesteś zawodnikiem, który wychodzi na jakichś zawodach sylwetkowych, bądź cokolwiek innego, co jest związane z tym, że musisz utrzymać tą formę, to pojawia się pytanie, co jest z tobą nie tak, albo co z tobą zrobiła cała branża, cały świat fitness, że się tym ryjesz, tak? Jestem ciekaw waszych przemyśleń i waszej pracy z podopiecznymi, jeżeli chodzi o wytyczne na święta. Co z nimi robicie, co im każecie robić, albo co byście chcieli, żeby wszyscy podopieczni, ale nie tylko, zrozumieli, że w kontekście tego okresu okołoświątecznego, czy w ogóle świątecznego. Damian, zacznę od ciebie. Dobra. Co ja radzę wszystkim? No generalnie zluzować właśnie. Ja tego nie za bardzo rozumiem, że jak w środku roku jest weekend, jest wesele albo jest impreza, to nagle wszyscy wiedzą, co robić. Czyli większość ma to w dupie i idzie na imprezę, a zastanawiają się, co zrobić, jak idą święta. Gdzieś tam wydaje mi się, że wszyscy my jako trenerzy i dietetycy uczymy ludzi, w jaki sposób mają sobie poradzić, jak mają iść do restauracji, jakie są chrzciny, jakie jest wesele, a nie za bardzo to chyba dociera do ludzi, że święta i tak dalej jest to samo. No ja bym poradził, żeby być normalnym, nie iść z serniczkiem, chociaż wydaje mi się, że nasze słowa i tak będą lekkie dla nich, bo wszystko musi przyjść z doświadczeniem. Wydaje mi się, że każdy, kto zaczyna w fitness branży, zaczyna troszeczkę ryć się i jeszcze dochodzi do tego takie coś, że każdy, gdy zaczyna jako trener czy dietetyk w social mediach, to chce zrobić w cudzysłowie jak najlepiej temu klientowi, więc zaczyna wymyślać jakieś głupie zasady, które tak naprawdę z praktyką nie za dużo mają wspólnego, a właśnie dopiero z doświadczeniem i taką normalnością, którą my już mamy, przychodzi to, żeby faktycznie nie wymyślać na te święta
i po prostu iść i zjeść to, co każdy tam przygotował u nas na stole. Tak jest moje zdanie. Sergio. Co mi się też dużo wydaje, że ludzie nie za bardzo rozumieją koncepcji czasowej świąt. Bo święta tak naprawdę to są 3 dni. No, Wigilię, pierwsze, drugie święto, nie? Jednak wiara myśli, że to jest cały okres świąteczny i zaczyna wpierdalać 23 i wpierdala po samego Sylwestra albo jeszcze kawałek dalej. I robiąc się z tego 2 tygodnie, i rzeczywiście wtedy można sobie coś tam sylwetkowo spieprzyć, czy tam zdrowotnie spieprzyć, czy się po prostu nawpierdalać. Numer 3 z 100. Więc jeśli by wiara zrozumiała, że święta są tylko 3 dni i na te 3 dni jest upust, to było lepiej po prostu. A statystycznie ludzie nam zaczynają już tyć w grudniu, na samym początku. Bo jakieś wigilie, wiesz, nie ma czasu na siłownię, bo wiara szuka prezentów, czas dla rodziny, wyjazdy, wigilie firmowe przecież i zaczyna wpierdalać i potem rzeczywiście się robi, no rzeczywiście ten, no ludzie tyją w całym grudniu, nie? I to nie jest tylko kwestia 3 dni, tylko to jest kwestia całego miesiąca. Gdyby ludzie zrozumieli, że wiesz, grudzień jest normalnym miesiącem, a święta trwają tylko 3 dni, by to było lepsze dla ich samodyscypliny. Więc moim zdaniem tutaj trzeba podkreślać ludziom, że tak, rzeczywiście możecie jeść wszystko, wpierdalać po pałę, tak? Ale to są 3 dni. Święta nie trwają do Sylwestra. Jest przerwa między świętami a Sylwestrem, czyli święta robisz, co ci się podoba, Sylwester robisz, co ci się podoba, pijesz, whatever makes you happy, ale ten okres między świętami a Sylwestrem to jest przecież normalne, to są normalne dni, tak? I tam już można troszeczkę zluzować tego pasa, nie jeść po pałę, tak? Bo zostały bigosiki, serniczki i tak dalej, no i trzeba to wszystko zjeść, nie? I to się robi z tego potem rzeczywiście okres 2-tygodniowy. Więc jestem za tym, co wyście powiedzieli wcześniej, żeby będzie normalne święta, nie wkurwać babci, nie wkurwać rodziny, tylko po prostu rzeczywiście usiąść z nimi, spędzić z nimi czas, bo ten czas z rodziną mamy ograniczony zawsze, jesteśmy wszyscy zabiegani, więc jasne, ale nie wydłużać tego niepotrzebnie. Miodek. Okej. Ja mam jedno pytanie, żeby coś doprecyzować. Ile to jest wpierdalać po pałę? Znaczy się nie najesz albo przejesz. Od góry czy od dołu to mierzysz? Od góry. Jak już jesteś syty, wiesz, masz poziome żołądka, to przechodzi do pałę. Ale że ja dalej nie rozumiem. Co znaczy po pałę? Skąd to wychodzi? To znaczy, że jak to z ciebie wychodzi, to wychodzi do ciebie aż po pałę. Tak, dokładnie. Okay, no dobra. Bo taka duża jest. Aż za duża jest. Okay. Dobra, korzystając z tego, że mam głos, zniknę. Więc w naszym wypadku to niedużo, bo wiadomo, że do samej ziemi. Tak, wiadomo. Dla mnie w ogóle absurdem jest, że ludzie na przykład sobie kurwa robią jakieś ficerniczki albo kombinują z jakimiś dziwnymi rozwiązaniami na święta. Jeżeli właśnie podejdziemy do tego w takim kontekście, jak mówił Sergiusz, no kurwa święta to 3 dni, a nie grudzień, to nagle to nie jest jakiś duży dodatek, czy kaloryczny, czy jakikolwiek. Jeżeli spojrzymy na święta, czy jakikolwiek okres, kiedy więcej jemy w skali makro, to jeżeli jesteśmy na rocznej redukcji, czy 12-tygodniowej, to i w trakcie wypadają nam święta, no to ile ludzi jest w stanie zjeść tak dużo, żeby zniwelować deficyt, który stworzą w 12 tygodni? Niedużo. Myślę, że wszyscy 4 są obecni tu. To po pierwsze. Po drugie, właśnie w kontekście zawodników, którzy na przykład mają starty na początku stycznia. Ja aktualnie mam takiego, który ma start na początku stycznia. I jak to ładnie powiedział, on to tam ma w piździe, co cała rodzina pomyśli, że na to, że on będzie jadł, co ja mu każę. Ja będąc tym człowiekiem, który dba o całą resztę, nie tylko o przygotowania motoryczne, to po prostu świadczyłem mu, że jakby mógł. Relacje z rodziną są bardzo istotne i jak stary nie poruchasz sobie 2 tygodnie przez to, że nie zjadłeś karpia na Wigilii, to będzie większy problem niż to, że zjesz karpia na Wigilii. Więc nawet w wypadku zawodników po prostu trzeba to rozsądnie rozegrać, po prostu wiedzieć, zaplanować zawczasu. A jeżeli żyjesz w myśl filozofii 52 weeks, to kurwa 3 dni tu, 2 dni tam, urodziny cioci,
nie wiem, ślub szwagierki czy coś i nagle się okazuje, że ty, jakby nazbierasz tych dni, nie wiem, 10 w roku, 12, no to co ci nie zjebie ci formy, no nie ma takiej opcji. Z tym ile by trzeba było zjeść tak naprawdę, żeby sobie rozjechać formę czy cokolwiek innego przez te 2 tygodnie nawet w skali roku, nie? Więc jeść wtedy, kiedy można, trzeba i kiedy wiesz, że będziesz jadł, nie? Ja bym też tworzył takie punkty w międzyczasie z tego, o czym sobie rozmawiamy. I tym pierwszym punktem, który pojawił się już, no to jest kontekst odpowiedniego planowania. Czyli jakby numer jeden. I tak naprawdę to też później będzie ważne w drugiej części naszej rozmowy, czyli tego, jak zbudować realnie formę w 2023. Dla wszystkich tych, którzy chcą po prostu wykorzystać materiały, które są dostępne od nas, bo jakby no my już po prostu fizycznie nie przyjmujemy nowych osób do prowadzenia i współpracy, bo nie mamy na to przestrzeni, ale chcemy dać maksymalnie dużo wiedzy, którą będziecie mogli wykorzystać do tego, żeby w 2023 w końcu osiągnąć swoje cele bez tworzenia nad tym jakiejś głupiej, tępej filozofii, pomiędzy po prostu prostą filozofią, która brzmi bądź wielki i silny, a cała reszta po prostu przyjdzie sama. Odpowiednie planowanie. I jakby ja się absolutnie zgadzam z każdym z Was i dodam tylko od siebie, że nawet jeżeli wyłączymy cały grudzień z przestrzeni Twojego roku w kontekście idealnej diety albo dopięcia tego nawet w zasadzie 80-20, co jest trudne, tak? Żeby te 80-20 w grudniu całkowicie zepsuć, jeżeli chodzi o wybory żywieniowe, to jest nadal 11 miesięcy, gdzie Ty możesz pracować nad tym, żeby przygotować się na to, że grudzień jest Twoim miesiącem całkowitego roztrenowania. Ja tak robię w swoim biznesie i to stosuję. Całe 11 miesięcy bardzo ciężko pracuję po to, żeby w grudniu robić absolutne minimum, czyli tylko tyle, ile muszę, albo delikatnie ponad to, żeby mój łeb odpoczął. Tak? I teraz to samo mówię swoim klientom. Stary, jakby to, co robimy przez cały rok, tak, ma zaprocentować w ten sposób, że jeżeli z jakiegoś konkretnego powodu wyłamiesz się albo z jakiegoś konkretnego powodu nie będziesz mógł wykonywać poszczególnych rzeczy, to żebyś ty był przygotowany na to w sposób mentalny, fizyczny i metaboliczny, żeby twoje ciało to było w stanie udźwignąć. I tyle, tak? Jeżeli wiesz, zaplanujemy to odpowiednio, tak jak powiedział Miodożer, i nawet u tych zawodników wdrożymy sobie w Wigilię opcję ładowania, to jesteśmy w stanie to udźwignąć, tak? O ile zwiększymy te treści jelitowe, o ile zwiększymy te zapasy glikogenu mięśniowego, tak? Szczególnie osób, które są cały czas w treningu, bo rozumiem, kiedy mówimy o Kowalskich, którzy absolutnie nie robią nic i jakby teraz potraktują naszą rozmowę jako wytłumaczenie do tego, że czterech dowolonych typów powiedziało, że mogą śmiało żreć w święta, tak? Ale jakby wiesz, jeżeli zrobimy sumaryczną ilość treningów, które my wykonaliśmy w grudniu, no to się okaże, że zrobiliśmy średnią statystyczną 50 Polaków, tak? Albo 100, albo 1000, nie? I teraz, jeżeli te osoby, które nie robią nic, odpalą się przez święta i odpalą się przez cały grudzień, tak jak powiedział Sergiusz, no to realnie mamy duży problem, bo nagle się okazuje, że te osoby, które i tak nigdy nie pilnowały swojego jedzenia albo nie monitorowały swojego jedzenia, jeszcze dorzucają do pieca, bo jest grudzień, bo są święta, tak? Ale z perspektywy ludzi, którzy pracują z nami, tych osób, które mają bardzo podobne podejście, charaktery, zasady, treningi i tak dalej, to co to zmieni? To, nawet jeżeli cały grudzień nam będzie 3 kilogramy, jaka to jest różnica? 2 kilogramy, jaka to jest różnica w perspektywie następnych 11 miesięcy, które mamy do przepracowania, tak? Żadna. Statystyczna, tak zwana różnica jednej większej kupy, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, odpowiednie planowanie, absolutnie się z tym zgadzam. Drugi element, ja od tego zacznę, potem oddam Wam głos, to jest kontekst tego, że tak naprawdę te 3 dni to nie jest nawet odpowiednie przygotowanie żywieniowe. Nawet bym się w ogóle na tym nie skupiał, żeby minimalizować ilość kalorii, robienie fit bigosu, fit karpia, albo robienie fit panierek, albo innego gówna, tak? Nie. Ja mówię tylko 3 rzeczy. Po pierwsze, przygotuj swój układ trawienny do tego, że będziesz jadł prawdopodobnie rzeczy, które są absolutnie inne niż to, co jest na co dzień, no bo jakby to jest zupełnie inny rodzaj jedzenia, co znaczy, że dobrze by było wprowadzić jakieś probiotyki, dobrze by było wprowadzić jakieś enzymy trawienne, bo jakby, jeżeli wiesz, że masz podatek do zapłacenia, no to przecież możesz się dobrze przygotować na zapłacenie tego podatku. To jest bardzo proste, tak? Druga rzecz to jest to, że jeżeli już chcesz bardzo kombinować, no to teraz mamy bardzo proste rozliczenie matematyczne. Jeżeli w dietetyce mamy 2 dźwignie i umówmy się, że mamy tylko 2 dźwignie, które działają na pewno. Dźwignie ruchu i dźwignie kalorii, tak?
i chcesz zminimalizować możliwości zwiększenia masy ciała, czegokolwiek. Czyli jakby załóżmy, że jesteś tych 5% osób, które chcą maksymalizować swoje efekty. Świetnie. To jeżeli wiesz, że będziesz żarł przez 3 dni i chcesz to zrobić i chcesz się do tego przygotować, to wykorzystaj dźwignię ruchu i wykorzystaj dźwignię kalorii, a potem to zbilansujesz przez 3 dni, robiąc odpowiednie ładowanie. I z perspektywy metabolicznej to nawet będzie opłacalne. Tak? Więc znowu sprowadzamy to do planowania. I trzecia rzecz to jest to, co robisz w Wigilię. Większość ludzi robi największy błąd na świecie. Jest taki, dzisiaj jest Wigilia, będę żarł, więc przez cały dzień nic nie jem, bo będę żarł na Wigilię. Tak? No stary, jeżeli ty wstajesz o 10 rano, a Wigilia jest 18, tak jak w większości domów gdzieś tam 17, 18, 19, tak? No to jak ty wpadniesz o 18 i rzucą ci na stół zupę i potem pierogi, no to prawdopodobnie twój mózg powie ci, dobra, weź się nawpierdalaj trzeci bluzk i skończ dopiero wtedy, kiedy będziesz czuł, że masz potrzebę się zżygać, tak? Więc tego nie robimy. I to znowu sprowadza się do punktu pierwszego, jakim jest odpowiednie planowanie, tak? Jeżeli potrzebujesz przesunąć dużą ilość kalorii na wieczór, spoko, to w takim układzie inwestujemy w maksymalną sytość rano. Maksymalna sytość, co? Białko. I umówmy się, że w trakcie Wigilii jedną z rzeczy, których na pewno nie będziemy uzupełniać, jeżeli chodzi o makroskładniki, to jest białko. Bo nawet jeżeli ktoś będzie jadł karpia, jeżeli będzie jadł rybę, to umówmy się, że ta ryba nie dostarczy nam takiej ilości białka, jaką powinniśmy dostarczyć, tak? Więc robimy najprostszy patent, inwestujemy w białko, bierzemy przykład serdzia, ładujemy po prostu rzeczy, które są bogato białkowe, mają wysoki indeks sytości, tak? Dostarczają nam w skali 3 posiłków 1000 kalorii, tak? No 1200 kalorii z białka to jest 300 gram białka, tak? Załóżmy, że to jest około 300 gram białka. To 300 gram białka to jest 1,4 kg kurczaka. Good luck. I jesteśmy w domu. Jesteś najedzony, jesteś syty. Okej, inwestycja w warzywa, bo błonnik również daje nam sytość. I zjadłeś 1200 kalorii. I zakładając, że twoje zapotrzebowanie, no 300 gram białka to dla większości osób to jest naprawdę grubo ponad to, co powinny zrobić. Zakładając, że twoje zapotrzebowanie wynosi zerowo 3,5 tysiąca kalorii, to stary, masz jeszcze przynajmniej 2,5 tysiąca kalorii jedzenia absolutnie bez zapłacenia podatku. Tak? Nawet jak zjesz 3000 kalorii w trakcie tej Wigilii, to umówmy się, że twój żołądek i tak tego nie przerobi. Tak? Więc jakby realnie to wszystko wymaga tylko i wyłącznie tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, dobrego planowania i dobrego podejścia. Tak? Jakie tipy dajecie swoim podopiecznym, jeżeli chodzi o niezepsucie, czy jakby inaczej, optymalne wykorzystanie tego czasu świątecznego, oprócz tego, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, czyli typu usiądź na dupie, nie świruj i weź w końcu odpocznij. Ja pierwszy? Śmiało. Dobra. Czy ogólnie tak jeszcze dopowiem do tego, co powiedziałeś, że w kontekście zrozumienia tego tak naprawdę w środku, bo to, że my to powiemy komuś, on powie, no bez kitu macie rację, to jest jedno, a to, co on będzie sądził podświadomie, to jest drugie. To uważam, że tutaj jest taka praca długoterminowa, bo trochę ta branża jednak wprowadza takie zaburzenia odżywiania, chcąc, nie chcąc, bo jak ktoś chce sylwetkowo robić sobie w cudzysłowie dobrze, to trochę nie da się uniknąć tych myśli i takich rozterek, co zrobić. Ale to, co ja robię, to w sumie właściwie to, co powiedziałeś, czyli wykorzystać tą dźwignię i kaloryczności, i aktywności. Jeżeli ktoś gdziekolwiek idzie lub wie, że zbliża się jakikolwiek event, no to wiesz to, więc to sobie zaplanuj. Czyli możesz sobie ograniczyć, jeżeli już naprawdę, naprawdę chcesz, to ogranicz sobie jakąś ilość kilokalorii na dany event, nawet w skali tygodnia, bo też warto tutaj powiedzieć, że kaloryczność nie rozpatrujemy tylko w skali całego dnia, ale warto w skali tygodnia gdzieś sobie to zaplanować, więc nawet jeżeli w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek sobie po 100 kalorii obetniemy gdzieś tam z tyłu, to jakiś tam ten zapas mamy na tą Wigilię. Ale ja ogólnie staram się mówić to, żeby sobie nie ryć tym bani. No ale mamy 16 grudnia, nikt tego i tak nie zrozumie tak w środku, więc jak już ktoś się ryje, to warto sobie właśnie zdać sprawę z tego, żeby sobie ten margines odłożyć. I tak jak sam powiedziałeś, zjeść trochę więcej rano, ale też warto zjeść przed samą Wigilią w domu trochę więcej, żeby ten żołądek zapełnić i właśnie nie było tak, jak mówisz, że przychodzisz, jest zupa, pierogi i inne rzeczy i się rzucasz, bo jesteś tak wygodniały, że masakra. Ja bardzo długo kiedyś robiłem takie rzeczy, że gdzieś tam sobie ograniczałem, jadłem rano, ale to się po prostu nie sprawdza i warto przed każdym wyjściem sobie zjeść, gdzieś tam troszeczkę zapełnić ten żołądek i nawet jeżeli byśmy pili alkohol, to gdzieś ten apetyt będzie i tak mniejszy właśnie przez to, że wcześniej zjedliśmy i się nie będziemy rzucać. I to myślę, że jest najważniejsze, ale
takie typowe zrozumienie, wytłumaczenie komuś, to jest raczej już za późno, jak na 16 grudnia, żeby on to zrozumiał, bo to myślę jest praca na następny rok, żeby na następne święta faktycznie, tak wiecie, w środku, w sercu, w głowie sobie powiedzieć, że lepiej odpuścić. Sergiusz. Ja to od razu wjadę z autopsji, kiedyś miałem może 22-23 lata, wiadomo, młody, to cały czas musiał być docięty, wiele jest, nie? Więc też zrobiłem tak samo, że na śniadanie chyba wypiłem białko, tam 30 gram z wodą, cały dzień nic, nie? Oczywiście, tak, widzicie, rzuciłem się na jedzenie, jak dzika świnia, wygłodniała i nie tyle było to problematyczne ze względu na kalorii, co potem dostałem jelitówki, która mnie trzymała następny tydzień do Sylwestra. Bolał mnie brzuch, nie mogłem wyjść z kibla, żygałem na zmianę z sraniem, po prostu, nie? Więc to już nie jest kwestia tyle kaloryczna, co zdrowotności jelit. Po prostu jelita takiego ładunku tłuszczy, węgli, białka, panierki, no, kapusty, mało kto mnie dożera, to zniesie, nie? Ja bym na pewno zniósł, nie? Czyli po prostu jest to nie tyle problematyczne ze względu akumulacji kalorii, tylko po prostu zdrowotnych rzeczy, nie? To jest pierwsze. Drugie, tak samo, też taka mała rzecz z autopsji. Kiedyś mama mi zrobiła pierożki z mąki gryczanej, bo oczywiście ja glutenu nie mogę, nie? Smakowało to jak gówno. Zjadłem, bo chciałem, żeby jej było miło, ale też taka przestroga, nie róbcie tych wszystkich fit rzeczy, bo to smakuje, kurwa, jak gówno, naprawdę. Dajcie babci zasmażyć tego karpia w głębokim tłuszczu, będzie to smakowało i tyle. I jest to, mi się wydaje, że też dobra strategia. Trzecią drobną strategią, jaką mam z klientami, zazwyczaj jak mają redukcję, nie? Bo często jest tak, że redukcja nam chodzi w grudzień, nagle są święta, ale ja chcę robić dalej redukcję. I te dwa tygodnie od świąt do Sylwestra to jest zajebisty sposób, żeby zrobić dwutygodniowego diet breaka, tak? Czyli ktoś koniecznie chce robić tą redukcję, już jest już na docięciu, kurwa, jest panika, bo ja pierdolę, idą święta, nie? Zajebiście, to wprowadzamy matadora, tak? Czyli dwa tygodnie przed świętami, odrobinkę mniej sobie jedz, tak, niż twoje dotychczasowe kalorie, ale potem święta wchodzisz na solidny surplus, wpierdalasz i po świętach patrzymy, jaki jest damage i co z tego możemy zrobić. I zazwyczaj sylwetka po świętach, jak dobrze wiemy, ładuje się glikogenem, wodą, wygląda lepiej niż na samej redukcji. A czwarty patent, jaki mam z autopsji, co sam robię, idź na zajebisty trening przed Wigilią. Jeśli oczywiście nie musisz siedzieć w garach, masz taką możliwość i powiedzmy, jedziesz do ciotki, zajebiście, idź na siłkę, dopierdol naprawdę duży trening, dużą objętość, niekoniecznie intensywność, objętość, żeby opróżnić mięśnie z glikogenu, potem wjeżdżasz, ale nie podejść do treningu w stylu, ja muszę spalić jak najwięcej kalorii, nie. Zrób jak najwięcej objętości, zrób duży ciężar, bo potem tak naprawdę będziesz tylko jadł, leżał i spał, czyli idealne warunki anaboliczne, żeby pobudzić ten krwiożercz mTOR. Skracajmy wszyscy życie. Tyle ode mnie. Ja mam jeszcze pytanko akurat, bo Sergiusz fajną rzecz powiedział odnośnie tego, że nawpierdzielał się i potem miał jelitówkę. I nie wiem, czy to jest pytanie do Marka, czy do Was, ale odpowiecie, bo ja tego nie wiem. Czyli jeżeli jesteśmy świrami dietetycznymi, to jemy takie rzeczy, nazwijmy to jałowe i takie kowalskie jedzenie po prostu w nas nie wchodzi. I czy jest możliwość w grudniu, czy to jest za krótki czas, żeby w jakiś sposób wytrenować układ pokarmowy na te panierki i tłuszcze, żeby potem w Wigilię to lepiej znieść, czy to już jest za krótko? Bo ja nie wiem w sumie. Jest. Wydaje się, że chyba za krótko. Znaczy jest taka możliwość, absolutnie. Natomiast najprostsze rozwiązanie to jest po prostu zastosowanie dużych dawek enzymów trawiennych, bo jakby my w pewien sposób upośledzamy pracę układu pokarmowego, poprzez im bardziej jałowa dieta, tak jak to powiedziałeś, tym gorsza praca układu pokarmowego w momencie, kiedy wprowadzamy produkty, które są dla nas nowe. I tutaj najlepszym przykładem jest Sergiu i ja, czyli w momencie, kiedy w większości czasu bazujemy na bardzo ograniczonej ilości produktów, czyli bazujemy na animal based, to każdy nowy produkt jest potencjalnym zagrożeniem dla naszego układu trawiennego, bo nie wiemy, jak nasze ciało na nie zareaguje. Tak? Natomiast
To często wynika też z niedoboru enzymów trawiennych, z niedoboru poszczególnych soków, z niedoboru na przykład pracy, czy z nieodpowiedniej pracy trzustki, tak? Czyli nie wydzielamy odpowiedniej ilości żółci i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby dorzucamy sobie enzymy, które mocno wspomagają całe procesy trawienne, tak? Jeżeli ktoś na przykład nie je za dużo glutenu, a chciałby zjeść gluten, no to możemy dorzucić coś takiego, co się nazywa DPP. To jest enzym, który pomaga rozkładać te białka glutenowe, tak? W dobrych enzymach trawiennych DPP jest dołożone, DPP4 dokładnie. Natomiast to w ten sposób, nie? No jakby oczywiście probiotykoterapia. Tu wiadomo, że też jakby kontekst tego całego procesu trawiennego, który zaczyna się tak naprawdę już od mielenia, przechodzi następnie przez gardło, potem trafia do żołądka, z żołądka dopiero dalej gdzieś tam sobie idzie do jelita cienkiego, jelita grubego. To jest cały proces, nie? Jakby wiesz, to, co się dzieje również na święta, to jest fakt, że włącza nam się tryb odkurzacza, tak? Czyli generalnie ludzie nie jedzą, tylko futrują. To jest dosłownie bum, 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 nie? Ja nie wiem, jak w innych regionach Polski, ale futrują to jest od niemieckiego futern, czyli takiego pakowania, nie? Ale tak zwany tryb odkurzacza. I teraz to jest kolejna rzecz, która jest mega istotna, czyli jakby tak zwany mindfulness eating, tak? Nie żresz, tylko dosłownie jesz. Mielisz tego pieroga, jesz sobie spokojnie, nikt ci tego żarcia nie zabierze spod nosa. Nie? Ja jeszcze nie widziałem nigdy sytuacji, żeby babcia przyszła i popatrzyła i powiedziała, no już nie jesz tych pierożków, teraz dam ci karpia. Nie? Najczęściej to jest tak, dołożę ci jeszcze pierożków, nie? Bo już zjadłeś, takie dobre były. Tak? Więc jakby to wszystko to jest cały proces. I oczywiście wsparcie probiotykami, bardzo dobry pomysł, enzymy trawienne, przed jedzeniem, czyli jakieś tam 15-20 minut przed momentem, kiedy zaczniecie jeść, też jest dobrym pomysłem. No i oczywiście też kontekst później wsparcia wypróżnienia, wiesz, można kombinować z czymś, co będzie nasilało perystaltykę jelitową, ale to już jakby trochę mocne kombinacje, jeżeli chodzi o to, o same ruchy roboczkowe naszego jelita. Miesiąc czasu, żeby znowu przywrócić taki 100%, inaczej, żeby wytrenować jelito do trawienia poszczególnych rzeczy może być za krótkie, ale jesteśmy w stanie to optymalizować, nie? Więc umówmy się, że w kontekście takiej diety jałowej wprowadzenie stricte enzymów będzie lepszym wyborem, ale i tak pewnie jakiś podatek do zapłacenia nam przyjdzie za te wybory żywieniowe, tak? Aczkolwiek, czy bym się tym rył? No nie. Jeżeli wiesz, tak jak ja na pewno nie będę jadł pierogów z kapustą i to nie wynika z tego, że jestem fit świrem i chcę zrobić krzywdę sobie, czy wiesz, zrobić przykrość babci, rodzicom i tak dalej, tylko po prostu wiem, że jakby podatek, który będę do zapłacenia za zjedzenie kapusty, to będzie tak tragiczny, że jakby wolę tego nie robić, nie? Bo wiesz, zjem i przez następne dwa dni będę po prostu zdychał i będę zamulony i mi się nic nie będzie chciało, tak? Natomiast z kolei, czy będę jadł pierogi ruskie? Na pewno, na 100%, bo jakby podatek będę miał relatywnie mniejszy niż za zjedzenie kapusty, tak? Więc to tutaj oczywiście większość tych rzeczy, o których mówimy, będzie miało 100% przełożenie na wszystkie osoby relatywnie zdrowe, natomiast dla SIBowców i BS-owców z zastosowaniem naszych zaleceń bardzo ostrożnie, nie? Mhm. Czyli ogólnie, jak ktoś sobie może pozwolić... Dobra, mów, ja zaraz powiem. Przy tych SIBO, nie? Przy tych SIBO też, bo mamy tych samych praktycznie klientów, ja i Marek, odprowadzenie przez SIBO i... Tam są te same zalecenia, żeby się trzymać mimo wszystko tych produktów mniej więcej sprawdzonych, tak? Czyli jeśli możesz jeść mięso, bo to ten karp teoretycznie, jak zdejmiesz tą panierkę, to nie powinien być problematyczny, nie? Zdejmie się jeszcze ode mnie w lukrecję, berogast, bo robi robotę i zwykła herbata miętowa. Robi naprawdę cuda, takie małe pierdoły, a naprawdę można z tego wyjść całkiem spoko, nie? Bo też, tak jak mówi Marek, mikrobiota potrzebuje czasu, żeby się zaadaptować do nowych produktów, nie? Więc to byś musiał wdrożyć smażonego karpia pół roku przed Wigilią, żeby ta mikrobiota się zaadaptowała do tego i może, tego nikt nie wie jeszcze, bo nikt do końca nie wie, jak działa mikrobiota, badania są jeszcze trochę sprzeczne, no ale i tak nie wiadomo, czy by się do tego zaadaptował. Więc mimo wszystko, jeśli masz jakieś problemy z jelitami, to najlepiej zbudować sobie bazę bezpiecznych produktów, które wiesz mniej więcej chociaż, że cię zabiją, nie? Skoro marka, powiedzmy, zabijają pierogi z kapustą, ale pierogi ruskie są spoko, dobra, dla mnie na przykład pierogi i z kapustą, i ruskie z mięsem, whatever, by mnie zapierdolili, nie? Więc ja wszystko będę trzymał się tych swoich bezpiecznych produktów, mięso, ryby, śledzie jakieś i tak dalej, nie?
Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś może sobie pozwolić i nie ma takich gdzieś tam problemów z układem trawiennym jak wy, to najlepiej, żeby w skali całego roku sobie od czasu do czasu pozwalał albo na co dzień wprowadzał produkty, które gdzieś tam mogą zahaczać o te, które będą na tej wigilii, na weselu, na urodzinach i tak dalej, żeby tych niespodzianek nie było, no bo forma to jedno, ale potem tydzień się męczyć z jakimiś problemami, to chyba nie opłaca się na tej imprezie jeść wtedy, nie? Takiego variety jedzenia jesz, tak, na co dzień, czyli im więcej produktów możesz jeść, tym lepiej, bo twój mikrobiom jest do tego zaadaptowany, minimalizujesz totalnie twoje niedobory, tak, bo jesz wszystko tak naprawdę, od pszenicy, przez mięso, produkty roślinne, zwierzęce, sery, nabiały, whatever, to wtedy naprawdę możesz dużo wyciągnąć z diety, nie? Więc im więcej produktów w ciągu roku, niekoniecznie takich świątecznych, ale ogólnie, tym lepiej długoterminowo dla zdrowia. Dokładnie, nie? I jakby tutaj z perspektywy ogólnie całego układu, inaczej, nawet z perspektywy samego założenia dietetycznego, jeżeli nie masz wskazań do wykluczenia poszczególnych produktów, to tego po prostu nie rób, bo to jest trochę, jeżeli chodzi o jelita, to większość jelitowców wie, że to jest mocno zero-jedynkowe, czyli jakby albo coś ci szkodzi, albo coś ci nie szkodzi, tak? I tyle. Jakby tutaj nie ma takiej jakiejś skali szarości. To jest tak, jak powiedział Sergiusz, no, jeżeli on wie, że pierogi z kapustą go zamordują, no to po prostu tego nie je, tak? Po prostu, nie ma tu żadnej filozofii. I ja to samo mówię, jeżeli wiesz, że szkodzi ci gluten w jakiejś postaci, tego nie jedz, no jakby to jest prosta filozofia, tak? Jeżeli szkodzi ci mleko, to go nie pij, nie? No, nie ma sensu tutaj tworzyć kolejnej filozofii i tak dalej, tak? Więc tak i tak jak znowu to, co powiedział Sergiusz, ja absolutnie się pod tym podpisuję. Jakby to zróżnicowanie diety jest mega istotne. Im więcej produktów możesz jeść, tym lepiej, żebyś nimi rotował, tak? Każdy element zamykania się w jałowej diecie jest głupi z perspektywy mikroflory i pracy układu trawiennego. I oczywiście, tak jak gdzieś rozmawiamy, no tutaj myślę, że najlepszy przykład to jest carnivore i animal-based diet. To będą diety niedoborowe. Karniwor jest cholerną dietą niedoborową, tak? Tak długo jak nie jesz jeszcze sensownych podrobów, dużo tych podrobów jest, tak? Jak nie jesz ryb, owoców morza, to nie dostarczysz omega-3. Nie ma takiej możliwości, bo z czego, tak? U nas w Polsce, jeżeli chodzi o dostanie jakiejś wołowiny, która jest grass-fed, która teoretycznie ma omega-3, szanse są bardzo nikłe, tak? Więc im większa różnorodność pokarmowa, tym lepiej. No i też im większa różnorodność pokarmowa, tym mniejsze problemy po tym, jak skoczysz na wesele i będziesz umierał. Jakby ja w ogóle z weselami to miałem śmieszną historię, bo w sumie jak wchodziłem w karniwora w maju zeszłego roku, to miałem największy sezon weselny. Chyba 4 wesela mieliśmy w jednym roku. Ale na przykład jedzenie, jakby oczywiście wybory były mięsne, no ale na weselach wybory mięsne ograniczają się do drobiowego, schabowego i czegoś jeszcze innego w panierce. I o dziwo, nie miałem problemów z tym, żeby jeść nawet mięso w panierce, czyli jakby było spoko. Nie miałem od tego podatku do zapłacenia, tak? Natomiast jakbym dorzucił jakieś kluseczki do tego albo inne gadżety, które były, no to już pewnie byłaby tragedia, tak? Więc absolutnie ta różnorodność jest mega istotna. Miodek, coś do dorzucenia w kontekście tego fragmentu? Tak, oczywiście. Ja na przykład swoim klientom lubię wysyłać badanie, czy też opracowanie badań na jakiś film mam dobry, sprawdzony. A propos diet typu overfeed, w kontekście właśnie wpierdalania bardzo dużych ilości żarcia, żeby ich uspokoić, bo sam fakt, że ktoś się nawpierdala kosmicznie i że zje, nie wiem, 10-20 tysięcy kalorii na raz w ciągu jednego dnia, nie znaczy, że po pierwsze, że to wszystko się wchłonie, że zostanie przetworzone na energię, więc potencjalnie na tkankę tłuszczową, więc z miejsca mamy, odpada nam duża pula kalorii, no bo po prostu jelita, żołądek i wszystko nie jest w stanie tego wchłonąć, więc po prostu generalnie wychodzą z nas brązowe kawałki jedzenia, którego nie wchłonęliśmy. Oraz, no jak wszyscy wiemy, pracujemy raczej z ludźmi podobnymi do siebie, więc ludzie, którzy pracują ze mną, są zwykle ci, którzy w puli genetycznej wylosowali taki zestaw, że jak jedzą więcej, to się ruszają więcej. Więc jeżeli zjesz więcej i będziesz się ruszał więcej, no to zwiększa się swoje wydatkowanie kaloryczne, więc prawdopodobnie spalisz tyle samo albo troszeczkę mniej, ale niewiele mniej niż zjadłeś. To jest druga rzecz. Ja na przykład święta, co prawda nie Boże Narodzenie, ale wielkanocne, jak mam też zaplanowane w Pierdalando, to na wiosnę lubię się na przykład przejechać na rowerze przed samą tam siadaniem, czy czymś. Nie mówię, że to jest jakby rozwiązanie dla wszystkich, ja po prostu lubię to zrobić, żeby móc więcej zjeść. Z czystym sercem, z czystym sumieniem i no jak ja sobie pojadę tam na rowerek
pierdolone są 80 km, to w zon 4, no to tam mam tam te 5000 kalorii zapasu w razie czego, nie? Więc mogę sobie zjeść. Jeżeli jest ktoś, kto może sobie zaplanować i to może być na przykład kontekst jego treningu, jak najbardziej, to co mówił Sergiusz, nie? Zrobić dużą objętość. Ja robię dużą objętość tylko w formie tlenu, czy tym tlenu. To jest jakby zajebiste rozwiązanie, na przykład zrobić sobie taki właśnie fajny, duży, objętościowy trening. Myśleć o tym w kontekście, że nawet jak zjesz dużo, to i tak nie zjesz, nie wchłoniesz tego wszystkiego. No i bez napinania się po prostu, no jakby wracamy do tego samego, jakby jeżeli to jest zaplanowane, przewidziane w styczniu, że w grudniu będziesz jadł, a pewnie jest, no to jaki problem? No i to jest to, co Miodem mówi, że z tymi badaniami, że wiesz, najesz na Wigilię i nagle jest ci gorąco i zaczynasz się pocić. No dokładnie. Podbija się termogenezę, bo tak jak Miodem mówił, nie wszystko się wchłonie. Wchłonie się jakaś część rzeczywiście, większość pójdzie do treści jelitowych, wodę się napizgasz, glikogen i tak dalej, ale relatywnie przez te 3 dni, no ile w stanie z tej tkanki tłuszczowej zdobyć? No mało, w cholerę, nie? Twoje ciało się tej nadwyżki pozbędzie, to jest raz, to się zgadzam. Jeszcze kończąc ten aspekt dla jelitowców, to powiem też, że miałem takie przypadki sam też i z podopiecznymi, że nagle, wiesz, jest Wigilia, oni jedzą zakazane produkty i nagle jest wszystko dobrze. Bo mało osób, wiesz, dużo osób zwraca uwagę na czego nie mogę jeść, na co mam alergię pokarmową i tak dalej, ale nie zwraca uwagi na mentalną otoczkę samego rytuału jedzenia. Czyli przykładowy trener, wiesz, je gdzieś tam w stawrumie swoje bezpieczne ryż, indyk i cukinie i raz go wyjebie, raz go nie, bo jest sytuacja stresująca. Między klientami wpierdana na szybko i tak dalej. Nagle jest Wigilia, wiesz, on zrobi fajny trening z kolegami w mieście rodzinnym, idzie, pogada tam z ciotką, z babcią, jest fajna atmosfera, gdzieś tam jakiś kurwa gole z orkiestra, czy inne chujstwo, kolędy śpiewają, jest taka miła atmosferka, on nagle je rzeczy zakazane i jest wszystko okej. Okay. Bo też pamiętajmy, że to podejście mentalne u jelitowców, to w jakich warunkach jemy, czy jemy wolno, tak jak mówiłeś, tą mindfulness, podchodzi do tej całej otoczki, tej całej aury. Jeśli będziemy jeść w stresie i pakować do ryja jak w pornolach, no to rzeczywiście wyjdzie to niekorzystnie dla jelit. Jeśli jednak podejdziemy do tego, do każdego naszego posiłku, jak podchodzimy w Wigilię, czyli ta cała otoczka tego rytuału, to dużo lepiej będzie to wpływało na jelita. Przynajmniej u mnie tak jest. Kiedy tak zacząłem robić, jest naprawdę no game changer. Nie wpierdalam na szybko oglądając Netflixa, tylko siedzę jak w restauracji i się delektuję, patrząc się w sufit na przykład. Ale to się dotyczy też nawet nie jelitowców. Ludzi, którzy mają w pełni sprawne, zdrowe jelita, też jakby powinni tak podchodzić do jedzenia. Plus ten aspekt mentalny jest o tyle istotny w święta, że no, niestety dużo ludzi jedzie na Wigilię, obiad świąteczny, czy coś tam do teściów, ciotki, siostry, wujka i tak dalej. I nie chcą tam jechać, więc oni na przykład jadą tam z takim planem, że na przykład nie zjedzą nic rano, żeby się szybciej najebać, żeby nie znosić na trzeźwo, albo że muszą szybko zjeść, żeby szybko wyjść, bo nie chcą tam być. Po prostu, kurwa, nie jedź. To jest pierwsze i zapomniałbym, kurwa, zaznaczyć bardzo istotne rzeczy, jak Sergiusz bardzo płynnie dodał panierkę do makroskładników. Mamy teraz białko, tłuszcz, węgle i panierkę. I od Marka to, co jest zajebiście istotne, żeby wszyscy pamiętali z podcastu, to jest pamiętaj miel tego pieroga. Dziękuję. Tak. Drugi element to jest mindfulness eating, czyli skupienie się na tym. Mamy pierwszy punkt planowanie, drugi punkt mindfulness eating. Skup się na tym, co jesz, nie śpiesz się, daj sobie czas, zrób z tego biesiadowanie. Jakby to jest moment, w którym my powinniśmy absolutnie jak najwięcej wyciągnąć z basenu Morza Śródziemnomorskiego. Daj sobie czas, żeby spędzić go z rodziną, zjeść spokojnie i jakby korzystać z tego żarcia. Nie musisz ojebać czwarty bluzk 20 pierogów w ciągu 3 minut, bo to nie jest turniej, kto zje więcej pierogów w krótszym czasie. I prawdopodobnie tych pierogów masz tak dużo na tym stole. Miodożer kalkuluje. Prawdopodobnie, nie licząc miodożera, tych pierogów... Ale to jest kosmita, to się nie liczy. Tak, to jest kosmita, to się nie liczy. Tych pierogów będziesz miał na stole tyle, że wystarczy to dla każdego i dla ciebie też, więc jakby daj sobie ten czas mindfulnessu, korzystania i czerpania z tego, z tej atmosfery, z tego jedzenia i tego biesiadowania.
Numer 3, który też już nam wypłynął, to jest zastosowanie dźwigni ruchu i teraz jakby niekoniecznie nawet w kontekście tego, żeby tą dźwignię ruchu wykorzystywać przed Wigilią, tak? Jakby jak najbardziej ja jestem za, bo ja prawdopodobnie będę boksował w dzień wigilijny, więc pewnie tych kalorii spalę w ciul po to, żeby też jakby zostawić sobie przestrzeń, ale to, czego większość ludzi nie rozumie, to jest też fakt, że pasterka jest dobrym momentem, żeby po prostu pójść na spacer, poruszać się, przejść się, tak? Druga sprawa jest też taka, że pierwszy i drugi dzień świąt nie musisz zalegać na kanapie, oglądać Kevina samego w domu po raz 395, tak? Tylko możesz ubrać buty i możesz pójść się przejść i możesz pójść zrobić ruch, możesz wykorzystać to na aktywny odpoczynek, możesz pojechać na narty, możesz pójść na biegówki, możesz zrobić milion innych rzeczy, tak? Więc jakby to też jest ważne do zrozumienia i to spowoduje, że a, te treści jelitowe, które są pełne, w przypadku ruchu będziesz szybciej się wypróżniał i będziesz szybciej je utylizował, tak? Numer dwa, zrobisz sobie miejsce na kolejną posiadówę. Numer trzy, nie będziesz siedział cały dzień na dupie i nic nie robił, tak? Więc jakby szczególnie jest to istotne w przypadku osób, które cały czas się ruszają, nie? Że to jest olbrzymi game changer, jeżeli chodzi o to, że nagle z wysokiej aktywności masz 3 dni, kiedy nie robisz nic, tak? Bo jakby są święta, siedzenie tu, siedzenie tam, u teściów, rodziców, babci, ciotki i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden z najprostszych tipów. Teoretycznie, jeżeli nie masz 400 km do przejechania między domem A, domem B, to prawdopodobnie możesz się przejść z domu A do domu B, tak? I nic na tym nie stracisz, tak? Więc jakby wykorzystanie... Numer cztery, nie zna życia ten, kto nie zaznał poświątecznej pompy na łapie. To jest miód. Najlepsza. Tyle sodu, tyle węgli. No i pamiętajmy, że siłownie są otwarte w pierwsze święto też. Zazwyczaj jest to, wiecie, godziny 10-12, ale wystarczy zadzwonić do klubu, ja tak zawsze robię i jesteście otwarci i tak, no to kurwa bijam. I wykorzystać ten cały glikogen z Wigilii jeszcze raz. I dojebać dół ciała, jak była góra ciała. Albo łapa. Albo łapa. Ja to jeszcze dopowiem, że w tym wszystkim warto, żeby też było mało negatywnych emocji, bo bardzo dużo ludzi wpada w coś takiego, bo to, co powiedzieliście, jest oczywiście jak najbardziej okej, okay, bo warto wykorzystać tą energię zgromadzoną na Wigilii na trening, tylko żeby to nie było na zasadzie tyle zjadłem w Wigilię, więc z zegarkiem idę i czekam, aż zegarek mi wybije te 1500 kalorii spalonych i wtedy dopiero czuję się dobrze z tym, że zjadłem w Wigilię. Tylko po prostu, żeby to było z taką radością, idziemy to wykorzystać, zrobić fajny trening, czy tam pójść na sparcie, czy cokolwiek i wtedy to ma dopiero sens, nie? A absolutnie... To nie za karę. Tak, to nie ma być opcja, w której my wykorzystujemy ruch jako spłacenie podatku, bo się nażarliśmy, najedliśmy, bądź cokolwiek innego. Nie, to jest tylko i wyłącznie w kontekście procesu, to jest w kontekście możliwości wykorzystania. Jeżeli chcesz siedzieć na dupie i nie robić nic, spoko, to jest też jak najbardziej w porządku i te 3 dni absolutnie nic nie zmienią, jeżeli pozostałe 11 miesięcy mocno dźwigasz, trenujesz i robisz milion innych rzeczy, tak? Więc tutaj to tylko i wyłącznie jako kontekst tipu, który możemy wykorzystać na element kaloryczności, element poruszenia perystaltyki i wykorzystania tego paliwa, które sobie zatankowaliśmy przez święta, tak? Jakby nie, nic nas nie wskazuje do tego, żebyśmy faktycznie robili jakąkolwiek aktywność fizyczną, aczkolwiek biorąc pod uwagę nas i ludzi, którzy z nami pracują, to większość z nich prawdopodobnie będzie się ruszać, prawdopodobnie coś zrobi, prawdopodobnie zrobi nawet prosty spacer, albo pojedzie do lasu, albo pójdzie na biegówki, wstaw cokolwiek, w zależności od tego, gdzie mieszkają. Kosmofoka, Bartosz Kubkowski pewnie pójdzie popływać w Bałtyku. A co tam? Więc tak, dobra. Myślę, że mamy 45 minutę. Myślę, że jeżeli chodzi o kontekst Wigilii, nie będziemy tutaj już mocno tego cisnąć. Po prostu bawcie się dobrze, świętujcie, celebrujcie, wykorzystujcie ten czas na spędzanie sensownego czasu z rodziną. Dajcie sobie przestrzeń, dajcie sobie przyzwolenie i unfuck yourself, jak to się ładnie mówi. Odczepcie się po prostu od siebie. Więc kolejnym elementem po Wigilii, który jest dla mnie fascynującym momentem w roku, to jest... Zaczynam od 2 stycznia. Dbać o siebie, czyli tak jakbyśmy nie mogli dzisiaj zadecydować, że jutro idę na trening, tak? Czyli jakby to jest magiczny okres, w którym to jest właśnie ten rok, w którym zmienię swoje życie. I ja zauważam taką piękną tendencję, którą też chciałbym, żebyśmy absolutnie zmienili i chcielibyśmy, drodzy widzowie, słuchacze, gdziekolwiek nas oglądacie czy słuchacie, żebyście sobie wbili do głowy, że nigdy nie jest dobrym pomysłem startowanie z 0 do 100. Czyli jeżeli ty do tej pory nie robiłeś nic i właśnie stwierdzasz, że od 2 stycznia zmieniasz swoje życie,
to zacznij wykorzystywać dźwignię umiejętnie. Czyli jeżeli mamy dwie dźwignie, jedną dźwignią jest dźwignia ruchu, drugą dźwignią jest dźwignia kalorii, to nie robisz opcji, w której wbijasz kalorie w podłogę, bo przecież tak się nażarłeś na święta i tak pochlałeś na Sylwestra, że 5 kilo ci przyszło, więc teraz trzeba to wszystko spalić, tylko zaczynasz sobie spokojnie wykorzystywać jedną z dwóch rzeczy. Więc jak w styczniu będziecie dbać o siebie, kupować karnety na siłownię, zapisywać się do klubów, bądź iść na matę, cokolwiek innego, to znaczy, że właśnie zainwestowałeś w dźwignię ruchu. Co jednoznacznie oznacza też, że nie musisz operować dźwignią kalorii, dopóki nie zobaczysz, że dzieje się coś pozytywnego bądź negatywnego. Więc jeżeli będziecie budowali formę w nowym roku, to chciałbym, żebyście skupili się na podstawowych rzeczach i każdy z nas da wam swoje tipy, jeżeli chodzi o to, co warto zrobić. Mój pierwszy tip, ja zacznę, to jest to, żebyście wykorzystywali dźwignię umiejętnie. I nie, wykorzystywanie dwóch dźwigni naraz nie jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Bo nigdy nie wiesz, która dźwignia daje ci największy zysk. Czyli albo obcinasz żarcie, albo ruszasz się więcej. Wybierz jedno. To jest pierwszy tip. Damian. No właśnie to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, bo ludzie zazwyczaj z takim ogromnym podnieceniem wjeżdżają w fit świat i wykorzystują 100% swojego czasu, żeby zapełnić to jakimiś aktywnościami. Ja osobiście pierwsze, co robię z podopiecznymi, to niszczę im ten światopogląd i mówię, słuchaj, nie ma 5 zajęć fitness i 3 zajęć tańców, bo potem okaże się, że jesteś przemęczona i nie masz czasu tego robić, a my musimy mieć z czasem możliwość dodania czegokolwiek, więc idź sobie raz na tańce i raz na zajęcia, a za 2 tygodnie zrobimy sobie 3 razy te zajęcia, żeby mieć po prostu możliwość zwiększania tego potencjału, bo jak się wypstrykamy z wszystkich możliwości, które ty masz czasowo, to potem nie będzie możliwości, żeby robić progres i to uważam za taki też pierwszy błąd ludzi, którzy się wykoleją po nowym roku, bo oni wjeżdżają na pełne i we wszystko, co mogą zrobić, potem nie ma już efektów, bo są przemęczeni lub po prostu ciało się do wszystkiego przyzwyczaiło i nie ma możliwości zmiany. Więc tak jak powiedziałeś, w pełni zgadzam się z tym, żeby robić to na spokojnie i zaplanować sobie w takim ujęciu długoterminowym, na ile faktycznie mamy możliwości czasowe, żeby wpleść później, bo to podniecenie powoduje, że my myślimy, że mamy, ale po 2 tygodniach nowego roku się okazuje, że praca, dom, dzieci itp. itd. powoduje, że jednak mamy czas na 2-3 treningi, a nie 6. Więc to jest pierwsze, co bym powiedział. Wykorzystuj swój czas mądrze. Numer 2. Sergiusz. Ja proponuję wszystkim nie zapisywanie się na siłowni w nowym roku. Ja zawsze proponuję, żeby się zapisali po świętach od razu. Po pierwsze z tego względu, że New Year, New Me, pełno wiary przychodzi, jest siłownia po prostu przepełniona ludźmi, jest to niekomfortowe, zwłaszcza dla nowych osób i z większości nowych osób się wystrasza po prostu tej ilości ludzi, bo nie może zrobić zwyczajnie treningu. Ja proponuję zapisanie się od razu po świętach, nie czekanie na nowy rok. Ja w ogóle nie uznaję tej całej koncepcji nowego roku, że o, w 2023 zacznę, chuja zaczniesz. Co się zacznie w 2023? Nic. Statystycznie wszystkie te New Year's Resolution nie dochodzą do skutku. Jest to po prostu bez sensu schemat czekania na nowy rok. Taką też małą anegdotkę z autopsji wam dam. Miałem mentoring teraz w tym tygodniu i on nam się przesunął co 2 tygodnie, nie? Czyli mieliśmy mieć 2 tygodnie temu, jemu coś wypadło. Tydzień później mi coś wypadło. I teraz na trzeci tydzień w końcu się zgadaliśmy na mentoring i okazało się, że gościu, z tego co powiedziałem, nic nie zrobił w kierunku swojego biznesu, bo czekał na ten mentoring. Po co? Miał tyle, nie zrobił kompletnie nic w biznesie. Siedział na dupie, nic nie robił. I to jest coś mniej więcej w stylu tego czekania na nowy rok. Czyli dobra, już grudzień jest zmarnowany, chuja zrobię w grudniu, ale wyjebię na pełnej w styczniu. Bez sensu totalnie. To jest hajpowanie się na styczeń i potem ktoś oczekuje wielkich rezultatów, a rezultatów nagle nie ma. I gdzieś tam po miesiącu odpada. Właśnie zjebać te schematy, zapisz się już w grudniu, zrób jakieś małe kroki w grudniu, spoko, jest cały miesiąc zalatany, tym lepiej. Pójdziesz na siłownię sporadycznie, poznasz, jak ta siłownia wygląda, zaznajomisz się z nią, a nie będzie to takiego szoku w nowym roku, że wbijesz, nagle jest 400 osób, ty jesteś, wiesz, wystraszony, bo tam same karki przychodzą, ludzie biegają na bieżnię, a ty nie wiesz, co zrobisz, nie wiesz, co chwycić, wszystko zajęte i w końcu wychodzisz. Więc dla mnie to jest w ogóle koncepcja nowego roku, czy też New Year, New Me, jest totalnie bez sensu. Więc ja bym w ogóle nie czekał na nowy rok, tylko zaczął już od dzisiaj.
tak? Albo od jutra. Zapisz się, wejdź na siłkę, wejdź na bieżnię 20 minut, porozglądaj się, idź do domu. Już przynajmniej będziesz miał ten jeden krok zrobiony. I to jest moim zdaniem błąd, który ludzie powielają właśnie. Czekają, chuj wie na co, na nowy rok, jakby nowy rok dał im dużo więcej motywacji. I rzeczywiście jest ten New Year's New Me i ludzie dostają dawkę motywacji, ale jak dobrze wiemy, motywacja jest po chuju. I motywacja nie ujedzie im za długo, tak? Ile im motywacji starczy? Dobra, jest połowa lutego, są walentynki, on tam kurwa jeszcze jedzie. Do marca mu starczy motywacji, potem spierdoli. A tak, jeśli zapisze się w grudniu i pomimo całego zapierdolu związanego z grudniem, on znajdzie czas na siłownię, to przynajmniej wyrobi sobie tą małą dozę dyscypliny, którą może potem przenieść na nowy rok. Więc taka jest moja rada, nie czekać. To ja zrobię krótkie podsumowanie. Po pierwsze, dyscyplina bije na głowę motywację, jak mówi piękne powiedzenie. Puk, puk, kto tam? Motywacja. Siadaj, rozgość się, nie, ja tylko na 5 minut. To jest dokładnie to. Więc tak, dyscyplina, po prostu pojawiaj się i rób. Minimum i rób. To się też łączy z tym, co powiedział Damian, czyli wykorzystaj swój czas mądrze, tak? Jeżeli, ja to zawsze powtarzam, jaki jest najlepszy scenariusz treningowy, który możesz zrobić? 6 treningów w tygodniu, ok, czyli nigdy się nie wydarzy. A jaki jest taki, który jest realnie do wykorzystania? 2 razy w tygodniu, ok, to umawiamy się, że 2 razy w tygodniu robisz treningi, tak? Bo idealny scenariusz nie wydarzy się nigdy. Zawsze będzie powód do tego, żeby się nie wydarzył. Motywacja bije, dyscyplina bije motywację na głowę, to jest kolejna rzecz. Następny element, to jest również to, co powiedział Sergiusz. Ja też nie rozumiem, po co ci ludzie czekają na nowy rok. Jakby, stary, ty nie musisz być taki sam, jaki byłeś 15 sekund temu, bo właśnie może usłyszałeś coś, co zmieniło twoje życie. Może Damian powiedział coś, co ci powiedział, tak? Albo Sergiusz powiedział coś i ty mówisz, ja pierdolę, ostatni bluz. I powiesz dokładnie to, no w zasadzie jaka zmiana. Stary, nie musisz, już możesz zmienić to, tak? Właśnie w tej chwili możesz spowodować, że po tym, co powiedział Sergiusz, Damian, ja, co powiem, Jodek, ty się właśnie zapisałeś na siłownię, tak? Nie, to nie jest magiczna data. 1 stycznia to nie jest magiczna data. Z tym też się wiąże ta teoria, którą ja uwielbiam. Rafał Mazur, pozdrawiamy cię wszyscy. 5, 15, 80, tak? Czyli 80% ludzi nie osiągnie żadnych rezultatów, nie wprowadzi żadnych zmian. 15 osiągnie coś, a 5 będzie miało elitarne wyniki w przyszłym roku, tak? Więc to jest dokładnie to samo. Więc jakby ty, drogi słuchaczu, drogi widzu, celuj w te 15-5. Albo osiągnij coś, albo bądź elitarny, tak? Ale to wymaga naprawdę bardzo prostych zmian. I znowu tej kolokwialnej dyscypliny, a nie motywacji, tak? Jeżeli wszyscy zaczynają w nowym roku, to ty nie bądź jak wszyscy. Ty zacznij już. Jeżeli możesz, zacznij już. Jodek. Dobrze. W pierwszej kolejności, odnośnie tego, co mówił Sergiusz, jest taki specjalny termin, który nazywa się Blue Monday i to jest drugi chyba poniedziałek albo trzeci poniedziałek stycznia i to jest Blue Monday, blue jest od niebieskiej, że depresja. To jest moment, kiedy dochodzi do drastycznego spadku właśnie poziomu motywacji u ludzi i ich w związku z nieprzestrzeganiem bądź problemów z przestrzeganiem ich noworocznych postanowień i chęci. No i to jest moment, kiedy to jest jeden z gorszych poniedziałków w roku, bo ludzie zdają sobie sprawę, że chuja robią, albo że chuja zrobią i że się nic nie zmieni. I to jest taki uber depresyjny dzień na całym świecie, wśród tych 80% oczywiście. To jedno. Drugie to no, jakby ten nowy rok, to jest taki, to jest to każdorazowo, to magiczne jutro, magiczny poniedziałek. Kurwa, dzisiaj. Dlaczego nie? Co stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić dzisiaj? Idą święta, jeszcze nie chodzisz na siłkę? Dzisiaj, kurwa, co za problem. To właśnie czekanie na to jakiś mistyczny termin, który pozwoli rozpocząć twoją przygodę z dbaniem o swój aparat ruchu, no jest chore. O aparat ruchu, czy tam, czy o zdrowie, formę, czy cokolwiek musisz dbać cały czas, więc to zawsze znaczy, że dzisiaj, jutro, pojutrze, od stycznia, czy w lutym, czy w marcu. W kontekście też New York Resolution i ilości ludzi na siłce, to wam nikt z was chyba nie prowadził siłowni, to wam teraz w głowy wybuchną, bo najwięcej ludzi tak naprawdę na siłowni jest w marcu, nie w styczniu, ze względu na to, że ludzie robią, o kurwa, kiedy to się stało? Dopiero w marcu. I wtedy przychodzą, więc zapisywanie się czy w styczniu, czy w lutym, czy w marcu jest w ogóle bez sensu, wtedy już trzeba być bywalcem i umieć sobie radzić na siłowni.
A w kontekście rozpoczęcia przygody, no to jest sztuką jest odjąć się, dodać. Wróć. Tak, dobrze. Sztuką jest odjąć się, dodać. Więc właśnie rzucanie się, żeby zrobić kurwa wszystko. I teraz zrobiam catering personalny 7 razy w tygodniu, nakurwiam i wszystko, no to, po prostu no nie da się rady. To jest tak duże obciążenie dla absolutnie wszystkiego w tobie, że ja pierdolę. Więc no nie, po prostu powoli, pomału, to jedno, a drugie, boisz się iść na siłownię, jest milion innych możliwości, żeby się ruszać, żeby dbać o siebie, żeby ćwiczyć. Możesz ćwiczyć w domu siłowo, możesz iść na spacer, możesz iść biegać, możesz iść na rowerze, możesz robić animal flowy, możesz po prostu wyjść z psem na spacer, nie wiem, musisz iść na drążek przed chatę, przed blok i się podciągać na trzepaku. No, opcje z multum, możesz zacząć tańczyć, zacząć chodzić na salsę, zacząć, nie wiem, chodzić na rękach, whatever. Przestań wymyślać pierdolone wymówki. Jakby po co? Termin z dupy powód. Bo sprzętu nie ma gdzie ustawić, bo to, bo no nie, nie, nie masz hajsu na karnet, bo wydajesz kurwa 200 co tydzień na wódę. To myślę, że jak raz się napijesz, będziesz pić na karnet. No i już. I wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę ze swoim klientem, który właśnie powiedział, że no on tak umiarkowanie o siebie dba właśnie, bo jego ciało jest jego narzędziem. No to kurwa, skoro ciało jest swoim narzędziem, to muszę nie dbać, tak? Proste, jak masz kurwa wiertarkę, w której trzeba wymienić szczotki, to wymieniasz szczotki, albo kurwa dbasz o to, żeby się nie paliły. Jak masz kurwa siekierę, to ją ostrzysz, smarujesz olejem trzonek i tak dalej. Więc to samo wszyscy muszą robić ze sobą, więc założenie, że możesz nie dbać o swoje ciało, bo pracujesz nie wiem, umysłowo, no pierdolenie. Bo nie wiem, bo zajmujesz się tym czy czymś innym, bo pracujesz na budowie, to już nie musisz więcej, no właśnie chuja musisz. To jest kolejny zestaw z dupy wymówek, z dupy powodów i rzeczy, które są w ogóle absurdalne dla mnie, nie do pojęcia, żeby nie ćwiczyć, żeby czegoś nie robić. Progres i sukcesy są tam, gdzie jest kurwa niekomfortowo, więc masz robić to, co jest niewygodne. To jest w kontekście tego, co powiedział Miodek, to ja mam teraz taką zajebistą historię, jak byliśmy właśnie w Krakowie na szkoleniu z żywienia, suplementacji i treningu w sportach walki. Jak siedzieliśmy z moim tatą i moim bratem, właśnie przyjechał do nas Miodek do hotelu, no jakby senior Fisher, czyli mój tato jest pod opieką Miodka w kontekście sprawności kolan i tak dalej, no jakby senior jest seniorem, ale mój brat, który siedział i mówi, no Miodek pyta, to teraz ty, a mój brat mówi, nie, no bo wiesz, bo ja tam na statku to nie mam sprzętu, a Miodek mówi, dobra, następna wymówka, dawaj, dawaj, i jakby cały czas, dawaj, następna wymówka, i to jest dokładnie to, jakby oczywiście w kontekście mojego brata, on cały czas trenuje, coś robi, więc jakby to też nie było wymówki per se do nieruszania się, i to jest zabawne, że mój brat, który jest marynarzem, trenuje na statku, tak, i nie ma wymówki, że jestem na statku, to nie będę trenował, więc jakby to jest ta pierwsza sprawa. I druga sprawa to jest faktycznie ten element jakości ruchu, czyli jakby to jest zero-jedynkowe. Jeden jest zawsze większy niż zero. Zawsze. Tak? Więc ruch jest zawsze lepszy niż brak ruchu. I teraz ruch nie równa się tylko chodzenie na siłownię i dźwiganie ciężarów, chociaż jeżeli popatrzymy na to z perspektywy zdrowotno-metabolicznej i długowieczności, to dokładnie to jest jedna z najważniejszych i najlepszych inwestycji w aparat naszego ruchu, dźwiganie, tak? I siła, którą budujemy, jeżeli chodzi o markery długowieczności, koniec, kropka. Ale jeżeli ktoś nie lubi dźwigać, nie ma z tego fanu i nie chce tego robić, my to absolutnie rozumiemy i też absolutnie nie będziemy mówić, że musisz, bo inaczej umrzesz. Nie. Jeżeli będziesz robił cokolwiek, jeżeli będziesz ruszał się jakkolwiek, będziesz miał z tego powodu zyski dla twojego ciała. Być może nie będą one tak fenomenalne jak w kontekście dźwigania, jeżeli chodzi o budowanie siły i tak dalej, ale dalej jeden jest większy niż zero. Chcesz tańczyć? Super. Chcesz grać w tenisa? Super. Tak? Chcesz chodzić na matę? Świetnie. Nie masz siana? Włączasz na YouTubie to wolny trening w domu i ten trening i tak jest lepszy niż nierobienie treningu. Tak? Bo ja pamiętam to tak już poza programem. Pamiętam moment, w którym w sieci zaczął wylewać się hejt na trenerki fitness, to chyba na Chodakowską. A, bo te ćwiczenia takie i takie i takie. Stary, ruszyła dupę milionów Polaków, Polek z kanapy
i zrobiła nam taki boom na branżę fitness, że wszyscy powinniśmy jej dziękować za to, co zrobiła, tak? I teraz jeden jest większy niż zero. Czy ten trening był optymalny dla wszystkich? Na pewno nie, no bo nie da się treningiem nagranym na YouTube'a zaspokoić indywidualne potrzeby każdego klienta, tak? Ale still, jeden jest większy niż zero, więc ten ruch był lepszy niż jakikolwiek brak ruchu i siedzenie na dupie i patrzenie się, wiesz, w TVP Info albo telewizję Trwam, nie? No tak, to jest aż tak proste, tak? Więc znowu, dodając kolejny podpunkt do naszej listy, rób cokolwiek. Jeżeli nie ruszałeś się do tej pory, to zacznij spacerować. Nie musisz od razu iść biegać, co jest zresztą najgłupszą inwestycją ruchową, jaką ludzie robią w kontekście schudnięcia, tak? Idę biegać. Stary, ile czasu jesteś w stanie biec, jeżeli nigdy nie biegałeś? 15 minut? 20? A ile jesteś w stanie czasu spacerować, jeżeli nigdy nie spacerowałeś? Godzinę? Co jest lepszą inwestycją, jeżeli chodzi o ilość i powtarzalność? Spacerować możesz godzinę codziennie. Biegać? Nie znam nikogo, kto by startował 20 minut biegania codziennie. Tak? Bo buty, buciuchy, bo trzeba się ubrać. Nie no, jak idziesz na spacer, to zakładasz czapkę, kurtkę i buty, w których chodzisz na co dzień, idziesz na spacer. End of story. Tak? Więc proste ruchy, powtarzane codziennie, będą generowały najlepsze rezultaty. I to wszystko. Dalej, i to, jeżeli chodzi o kontekst żywienia, bo jakby tutaj poruszyliśmy bardzo dużo elementów. Jeszcze bym chciał przerwać na chwilę, przepraszam. Mam taką myśl odnośnie tamtego, co gadaliśmy, że warto by było, bo jest taka klątwa wiedzy troszkę, bo my w czwórkę tutaj sobie gadamy i wszystko jest takie łatwe dla nas i osoby, które będą słuchać ten podcast, mogą się wydawać, że wszystko dla nas jest takie proste, ale jeżeli spojrzymy sobie na statystyki różnych rzeczy, które robimy w życiu, chociażby na przykład ile zarabiamy pieniędzy, to może się naprawdę okazać, że my ruszając się kilka razy w tygodniu jesteśmy w bardzo małym procencie Polaków, które w ogóle dbają o siebie i robią to, więc chodzi mi o to, że warto zajrzeć sobie w statystyki różnych rzeczy, które robimy, żeby poznać jakby swoją wartość i taką wyjątkowość, bo ludzie, którzy obserwują gdzieś tam nas i tak dalej, może mogą mieć wrażenie, że wszystko jest dla nas proste i tak dalej, a okaże się, że ta osoba, która nas obserwuje, robi o wiele więcej lepszych, fajniejszych rzeczy niż my i jest po prostu kozakiem, a po prostu obserwując nas albo inne osoby z branży, wydaje się jej, że jest nikim. A bardzo mało tak naprawdę potrzeba robić, żeby być w tym 1% najlepiej zarabiających Polaków, najlepiej ruszających się Polaków, najlepiej oszczędzających Polaków, bla, bla, bla i tam każdy niech sobie to ogarnie. I warto sobie zdać sprawę z tego, że faktycznie dużo robimy mimo wszystko odnośnie tych całych noworocznych rzeczy, świąt i tak dalej, nie? Taka myśl. To tak w kontekście tego, jak patrzę na te książki, które stoją za tobą, to dokładnie to, że około 70% Polaków od zakończenia liceum nie przeczytało żadnej książki, a 56% Polaków nie poszło do biblioteki ani księgarni. Tak? Więc czytając jedną książkę rocznie, jesteś już w tych 30%, nie chciałbym powiedzieć elity per se, ale tych, którzy czytają. Tak? No, a umówmy się, że ci, którzy czytają, na pewno w niektórych sferach są lepsi niż ci, którzy nie czytają. No bo jakby jeszcze od czytania do implementacji to daleka droga, nie? No to jakby nawet w kontekście naszej branży, od czytania badań do implementowania ich na pracy z klientem, to jest... Cokolwiek przeczytać. Nawet w internecie zrobić research na jakikolwiek temat, który cię interesuje. Mało osób to robi. Oni wolą zapytać na Q&A na rzecz i czekać na odpowiedź, zanim wpisać, po prostu wpisać w Google i się dowiedzieć tego raz dwa. Kiedyś widziałem takiego genialnego mema, jaka jest różnica między informatykiem a Kowalskim. Taka, że informatyk potrafi korzystać z Google i oglądać filmiki na YouTubie. No, dokładnie. I to jest wszystko. Nie? Tak naprawdę w dzisiejszych czasach, ja pamiętam jak remontowałem łazienkę w biurze, to listy przypadłogowe kładłem z YouTube, bo się tak zagotowałem, że nikt nie ma mi tego kto zrobić, więc oglądałem na YouTubie jak się kładzie albo montuje listy przypadłogowe, żeby było ok. Nie? Więc tak. Wracając do kwestii żywieniowych, znowu, jeżeli już mówimy o operacji dźwigni ruchem, bo jakby na tym się skupiliśmy w naszej wypowiedzi, to teraz popatrzmy na operowanie dźwignią kalorii, to zacznijmy od tego, żebyście nie budowali sobie bardzo skomplikowanych wytycznych albo bardzo ambitnych planów, czyli planów typu od dzisiaj nie do końca roku nie będę już tego, albo każdy wstający z kacem noworocznym powie od dzisiaj przez cały rok nie chleję, tak? Nie będę już pił alkoholu.
Tak, jakby tutaj skupcie się absolutnie na podstawowych ruchach i uwierzcie mi, ja o tym mówię cały czas i mam takie wrażenie czasami, że pewnie ludzie, którzy obserwują mnie nagminnie w social mediach, mogą siedzieć i mówić: stary, ile możesz mówić dokładnie o tym samym cały czas, ale ja będę o tym mówił do zżygania, bo to są dwie rzeczy, które działają na pewno. Po pierwsze, monitorowanie spożycia kalorii, to jest pierwsza rzecz, która działa na pewno. I po drugie, monitorowanie spożycia białka. Dlaczego? Bo to są dwie rzeczy, w których generalnie większość populacji ludzkiej daje dupy. Po pierwsze, nie wie ile je, więc albo się przejada, albo nie dojada. W większości wypadków, jeżeli popatrzymy na statystykę otyłości, nadwagi na świecie, to raczej się przejada. Tak? I drugie, nie znam nikogo z osób, z którymi pracowałem, które przyszły do mnie pracować ze mną jako moi klienci, którzy by przejadali się białkiem. Nie znam absolutnie nikogo, kto by przejadał się białkiem, tak? Bo z perspektywy metabolicznej, nawet jakby przejadali się białkiem, to teoretycznie mieliby z tego większy jakby plus niż minus, nawet w kontekście diety Dukana, która jest głupia, tempa i można tam wstawić milion innych przymiotników, ale nadal białko było efektywne w kontekście redukcji masy ciała, tak? Więc monitorowanie spożycia białka i monitorowanie kalorii to jest 80% rezultatów, które jesteście w stanie dostarczyć, bo generowanie deficytu będzie działało i dostarczenie białka będzie działało, a większość z Was, większość z nas, większość z klientów, z którymi pracowaliśmy, jest początkowo deficytowa w białko. Dlaczego? Bo kobiety nie jedzą białka, bo boją się, że będą wyglądać jak faceci, jak jeszcze trenują siłowo. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, faceci mówią: stary, ja jem bardzo dużo białka. Okej, okay, to ile jesz tego białka? Rano na śniadanie jem jajka, potem jem kotleta, a na kolację kanapkę z szynką. Zajebiście. Tak? I potem ja włączam takiego serdzia kilo 800 żeberek i mówię: dobra, to dużo białka się gdzieś tam jest mocno perspektywiczne. Znaczy jakby... zależy od perspektywy, gdzie siedzisz i co obserwujesz, tak? Te dwie rzeczy będą dawały jeden z największych pozytywnych feedbacków od twojego ciała. Białko jako budulec, białko jako element termogeniczny, białko jako element wspierający regenerację. To jest jakby dosłownie cement do wszystkiego, co robicie. Każda cegiełka, to jest wszystko skorelowane z białkiem. I total calories. I naprawdę, uwierzcie mi, że w XXI wieku ściągnięcie MyFitnessPala albo Fitatu na telefon i klepanie i monitorowanie to nie jest nic ambitnego. Wiesz, mi się też wydaje, że my wszyscy mamy tą klątwę powtarzalności, jak ja to nazywam, czyli cała nasza czwórka trąbi cały czas o tym samym. Jak jeść, żeby się wysypiać, trenować ciężko, trenować siłowo i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dobre. Z tego względu, że dobra informacja powtarzana wielokrotnie w wielu źródłach w końcu, prędzej czy później, dojdzie do większej ilości wiary. Mimo wszystko mi się wydaje, że ten procent ludzi trenujących i bardziej wyedukowanych rośnie. Każda, może nie każda, ale większość, nawet Januszy i Grażynek, wie, żeby suplementować omega-3. Każdy już teraz wie, że D3 musi być w suplementacji, tak? Że kreatyna jest zajebista, że kawa, no kurwa, jaki trener nie ma infografiki, kurwa, o kawie? Każdy. Kawa robi to, dobra, już, kurwa, wiemy, tak? Kawa jest zajebista. Ale to jest dobre z tego względu, że im więcej osób to powiela i powtarza, to w końcu do wiary dojdzie: dobra, to ja muszę robić trzy rzeczy. Jeść dobrze, wysypiać się, trenować i nawadniać, powiedzmy, cztery rzeczy, nie? Jeśli to jest powielane wielokrotnie, pomimo że to jest nudne i to jest to samo, to nie jest nic takiego wow, ale to jest podstawa i to się sprawdza. Nie trzeba z tego robić wow, bo świat branży fitness jest kurewsko prosty. To inni trenerzy próbują go na siłę udziwnić. Biohakerzy wymyślający kawę kuloodporną jako podstawę deficytu kalorycznego. To dla mnie jest popierdolone. Bo wiesz, taka wiara potem wbija, rzuci takim tekstem, a naszą robotą jest to, żeby potem reedukować osoby, że nie, to co ten debil powiedział, nie jest prawdą, nie ma poparcia w badaniach, jest totalnie wyjęte z dupy, chce na tym zarobić i tyle. Więc takie osoby nam przeszkadzają tylko wyłącznie. Więc mi się wydaje, że koniec końców tą naszą powtarzalnością robimy bardzo dobrą robotę. I tyle. Ja jeszcze tutaj dopowiem, że... Mogę? Mogę, dobra. Często na mentoringach właśnie z trenerami jest taki problem, że oni mówią, że oni nie wiedzą, co oni mają rzucać. Przecież już wszystko jest.
ale ja zawsze mówię, że warto sobie zdać sprawę, że co roku dochodzi pewnie kilka tysięcy osób do branży fitness i zaczyna obserwować różne profile. Niekoniecznie muszą zaobserwować mnie, Sergiusza czy Marka. Może akurat jesteś na TikToku i pewnie zahaczysz tą nową osobę, więc warto, żebyś miał też takie materiały i powtarzał do znudzenia o tych wszystkich takich główienkach, które nam się wydają oczywiste, bo dochodzą osoby, które nie wiedzą tego. I warto chociażby zapytać swoją mamę, ciocię czy koleżankę z takiego normalnego życia, czy to wiedzą. I może się okazać, że wiele rzeczy dla ciebie oczywistych nie wie. Więc też warto chociażby dla tego względu powtarzać to i my też dlatego to powtarzamy, bo zaraz ktoś nas zaobserwuje po tym podcaście, ona tego nie wie, przesyła ten podcast i dowie się rzeczy, które dla nas wszystkich wydają się oczywiste, a wcale tak nie jest. No i jakby nawiązując do tego, co mówił Sergiusz, no ja ostatnio nawet post robiłem a propos po co utrudniać? W sensie te wszystkie rzeczy są proste. Jeżeli, a ci źle rozumiani szamani, czarodzieje, biohakerzy, trenerzy jacyś tam udziwniają, utrudniają. I tego się okazuje, że żeby pójść na trening, musisz, nie wiem, wypić jedną przedtreningówkę, pod lewą powiekę wsadzić sobie masło olej kokosowy, a za uchem prawym potrzeć marchewką i kurwa możesz robić tylko trening push-pull i musi być dwa razy więcej przyciągań do wyciśnięć, a na łydkę musisz robić tyle, a na to tyle i kombinujesz, twój trening kurwa, wygląda jak kurwa instrukcja obsługi Macintosha i kombinujesz z żarciem, musisz kurwa co 15 minut to, co 20 sro, o tej musisz wypić tamto, a o tej musisz zjeść to. Nie, to jest tak naprawdę wszystko jest dużo, dużo prostsze i właśnie jeżeli ktoś próbuje zaczarować jakimś gównem tego typu, to prawdopodobnie próbuje sprzedać coś, co nie działa, ale nie da się udowodnić, że nie działa, no bo może na ciebie akurat nie działa, albo spóźniłeś się o 30 sekund, no i chuj, wyjaśnione. I co do tego, że ludzie już, że dużo ludzi wie, to jakby nie do końca jest się z tym zgodzę, bo ja nie robię takich dużych i tylu Q&A'ów co wy, ale nawet jeżeli je robię, to bardzo dużo mam pytań, jakby świat, czy jakby historia zatoczyła koło i o te same pierdolety, na które natrafiało się rok temu, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej, więc powtarzanie tego samego w kółko jest jak najbardziej potrzebne, jest konieczne, celowe i sensowne, bo pytania związane ze śniadaniem i wyrzutem insuliny i treningiem, to kurwa, to jest notoryczne, albo czy jeść rano węgle, czy nie jeść rano węgle, a na kolację, a to sro, a białka tyle, to mi zniszczy nerki, a coś tam, a co do kreatyn, to też dalej ludzie nie wiedzą, czy jest dobra, czy zła i czy można dawać wtedy, albo wtedy i ile i coś tam. No nie, no ludzie po prostu tego dalej nie wiedzą, więc jakby powtarzanie w kółko tej samej sensownej wiedzy i besztanie, czy tam, może nie besztanie, wyjaśnianie w sposób prosty, oczywisty i punktowanie czarodziei, którzy próbują wszystkim wcisnąć, że te proste rzeczy to jest za mało, a te pojebane rzeczy to jest to, co powinieneś robić, to jest robienie krzywdy ludziom, bo po prostu zamiast ułatwiać, utrudniają i zamiast upraszczać, znowu komplikują i w konsekwencji ludzie są, jest panika, boją się i potem przychodzą na siłownię, na przykład w styczniu, i próbują zrobić, nie wiem, kurwa, potrójny obrót z przyciągnięciem i puszem, kurwa, linkami i ludzie na nich patrzą dziwnie i oni już pewnie nigdy więcej nie chcą przyjść na siłownię. Więc upraszczanie i powtarzanie prostych rzeczy, si. Do tego mi się zawsze bardzo podoba taki fragment, chyba nawet Sergio udostępniał, ja udostępniałem, chyba nawet Miody, nie wiem, czy nawet też rozmowa Piersa Morgana, jak siedzi w studiu ze swoją koleżanką i siedzi taki rząd pięciu tyłych pań, jakby tam jest pytanie, nie? The best solution for being obese czy for losing weight? I Morgan odpowiada move more, eat less, nie? I tam nagle, wiesz, trigger warning. Kołowrotki takie. Tam, wiesz, ja teraz jakby to, co jest mega istotne do zrozumienia, to jest też coś, co ja zawsze powtarzam, że naprawdę dietetyka w 80% przypadków to nie jest żaden rocket science. Żaden. To jest naprawdę sprowadzenie całej pracy do dwóch podstawowych wzorców, które się nazywają wydatek kaloryczny, czyli calories in, calories out i aktywność fizyczna, która generuje calories out, tak? I 80% ludzi na tym skorzysta. Znaczy, w
kontekście, kiedy mówimy w ogóle o redukcji masy ciała, to 99,9% ludzi na tym skorzysta. Ale kiedy mówimy z perspektywy ogólnej, to 80%. Pozostałe 20% będzie wymagało pracy z psychodietetykiem, będzie wymagało przywrócenia relacji z żywieniem, będzie wymagało pracy z dietetykiem klinicznym z wielu powodów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy mówimy o jakby całej populacji, to wytyczne skorelowane z tym, jedz mniej, ruszaj się więcej, albo nawet zacznij od tego, żeby ruszaj się więcej, a dopiero potem jedz mniej, to jest coś, co załatwia sprawę większości wypadków. I tak jak powiedział Miodek, komplikowanie i robienie z tego jakiegoś rocket science, że ty musisz rano wypić ekstrakt z napletka jakby jakiegoś tybetańskiego konia, który ciągnie, wiesz, alpinistów na Mount Everest, żebyś mógł pójść zrobić sensowny trening. Tak? Albo zastanawianie się, czy jak nie wypiję rano białka, to czy mogę iść dźwigać. No nie, jakby oczywiście. Czy są metody, które będą pomagały nam optymalizować wykonany trening? Tak, oczywiście. Ale jaki trening jest lepszy? Wykonany czy niewykonany? Dokładnie. I nie potrzebujemy dokładać do tego filozofii, stary, musisz wziąć 600 mg kofeiny rano, zagryźć bananem, najlepiej zapić miodem, a potem w szatni na siłowni zjeść kilogram śledzi, bo tam jest 5 gram kreatyny i dopiero potem będziesz rosnąć. No nie. I wracam do tego, co powiedzieliśmy w naszej poprzedniej rozmowie, czyli wystarczy, że będziesz dźwigał odpowiednio ciężko, jadł odpowiednio dużo bądź odpowiednio mało i w międzyczasie poruszasz dupę inaczej niż tylko chodząc na siłownię, bo to, co robisz w międzyczasie, jest niemal tak samo ważne lub nawet ważniejsze niż to, co robisz w głównym treningu. Bo jeżeli ty tylko trenujesz 3 razy siłowo, a całą resztę czasu spędzasz siedząc na dupie w biurze, pracując na komputerze, to ty nie jesteś aktywny. Nieważne, jak ciężkie treningi robisz, ty nie jesteś aktywny. Ty robisz minimum, żeby nie umrzeć. Koniec, kropka. No i ciekawostką właśnie jest to, że większość klientów, które do nas przychodzi, oczekuje tutaj nie wiadomo jaki rocket science i rozwiązań, ale w dużej mierze przypadków my uspokajamy i wprowadzamy, nie wiem, 3, 4, 5 prostych zasad, które mają się trzymać i to tak naprawdę działa, bo teraz też mamy taką klątwę w tych czasach, że jest tyle informacji i tyle debili, którzy komplikują proste czynności, że zanim ludzie do nas przyjdą, troszkę porobią po swojemu i oni tyle schematów na siebie wrzucą, że jedynym rozwiązaniem jest po prostu uproszczenie tego i zadbanie o te podstawy, o których mówiliśmy w tym podcaście i w większości osób to po prostu będzie działać, no chyba, że gdzieś tam są te przypadki kliniczne, o których mówiłeś. No tak, ty mówisz, że w dietetyce 80% to jest prostota. Ja bym powiedział nawet i panowie się ze mną zgodzą, że w treningu 95% to jest po prostu podstawa, tak? Dźwigać ciężko i dźwigaj regularnie. Tyle. To jest tyle. A my teraz zataczamy takie jedno wielkie kółko. Czyli kiedyś parę lat temu byliśmy w tym miejscu, dźwigać ciężko i regularnie i potem się zaczęło. Po kolei kółko zaczęło krążyć i była aktywacja pośladków, relacja żeber do miednicy, taśmy funkcjonalne, powięziowe, praca na stopie, kurwa, zaraz coś jeszcze wymyślą, ale koniec końców i tak to w jednym cyrklu się sprowadza do trenuj ciężko i regularnie. To wiara próbuje na siłę wymyślić koło na nowo, żeby na tym zarobić, tak? Mamy różne flow, warsztaty rekreacyjne, etc., etc. Kurwa, serio? To jest po prostu naciąganie ludzi na kasę, tylko żeby znaleźć jakiś mały niuans, który realnie daje jakieś 2% i tyle. Nie? Koniec końców, jak się wszystko sprowadza do dźwigania ciężko, a nie do... Szybka wtrątka, szybka i oddaję ci głos. Jak chcesz robić coś rekreacyjnie, to zastanów się, jaki jest twój ulubiony sport i idź rekreacyjnie pokopać w piłkę, porzucać piłką do kosza, pouderzać w tarczę, pograć w tenisa, potańczyć. Nie musisz płacić komuś 2000 zł za to, żeby powiedział ci dokładnie to, co my mówimy tobie teraz za darmo. Rób, co chcesz robić i tyle. A przy okazji, oprócz tego, idź podźwigaj. Raz, dwa, trzy razy w tygodniu. That's it. No, w kontekście właśnie tego, co jeszcze mówił Sergiusz, tej prostoty i rzeczy, które działają, wymyślają nowych rzeczy, bla, 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 bla. To taki Sergiusz, wink, wink, Andreo Spina, ten od FRC, on przede wszystkim mówi, że komórki znają tylko jeden język i jest to język napięcia, czy tam, jak to by tam tłumaczyć, nie? Czyli komórka naciska na komórkę, komórka generuje napięcie na drugą i tak dalej.
I w tym kontekście, jeżeli pomyślimy o jakimkolwiek treningu, czy jakiejkolwiek rekreacji, czy jakimkolwiek ruchu, komórki się adaptują i w którymś momencie bodźce typu są troszeczkę za słabe, żeby wywołać jakąkolwiek adaptację, więc niezależnie od tego, o jakim ruchu, wzorcu, treningu mówimy i o czym myślimy w kontekście treningowym, komórki muszą doznawać coraz większych napięć, czyli coraz większych obciążeń, więc możemy określić treningiem siłowym absolutnie każdy trening, bo w treningu siłowym chodzi o to, żeby oporowo zwiększać, w treningu oporowym, czy też siłowym, żeby zwiększać napięcie, czyli utrudniać proces przenoszenia informacji przez komórki. I czy my pomyślimy o tym? I czy my pomyślimy o tym w kontekście sportu walki, biegania, tańca, dźwigania ciężarów sylwetkowym? Nie doznamy żadnych adaptacji, jeżeli nie wprowadzimy wystarczająco silnego bodźca dla komórki, dowolnej. Więc jeżeli wykonujemy ćwiczenia korekcyjne, czy jakiekolwiek inne, to muszą być ćwiczenia z wystarczająco dużym oporem, czyli ćwiczenia siłowe docelowo, żeby ciało mogło się adaptować, miało bodziec. Więc robienie rzeczy non-stop, na miękko, z nieprawdopodobną koncentracją na tym, żeby mi lewa stopa nie uciekła, jak robię wyciskanie nad głowę, nie ma sensu, bo w którymś momencie to robienie, pilnowanie lewej stopy przy wyciskaniu prawą ręką nad głowę będzie nas hamować przed tym, żeby dać większy bodziec dla tej ręki, która rzeczywiście pracuje. Więc to stopa będzie limiterem. Tak, stopa będzie limiterem, a tak naprawdę w tym wypadku nie ma prawa być limiterem. I już, więc utrudnianie poprzez wymyślanie, ściemnianie, kombinowanie i wymyślanie jakichś pierdół w postaci, to mu trzeba lżej, to trzeba delikatnie, a to trzeba tak. Nie, kurwa, komórki znają jeden język i trzeba do nich mówić tym językiem. Napięcia. I warto dopowiedzieć, że jeżeli... Tak samo z chodzeniem, nie? Albo z bieganiem. Wiara, no ja biegam i czemu nie buduję nóg? Bo twoje nogi już dawno się do tego bodźca zaadoptowały. Oczywiście. Gdybyś był, nie wiem, przypięty do łóżka 2 miesiące i potem zaczął chodzić, oczywiście dojdzie do pewnego momentu do elementu hipertrofii, bo jest to obciążenie dla nóg. Ale ten efekt się po 2-3 miesiącach skończy. Potem trzeba zwiększyć bodziec. Albo sprinty, albo wejścia pod górkę, ale i tak te nogi się zaadaptują i musi być większy bodziec. Czyli zakładasz plecak i zapierdalasz na śnieżkę. Spoko, nie? Ale cały czas musi być to zwiększanie tego bodźca. Tyle, nie? I warto dopowiedzieć, że jak zrobimy sobie pośladki czy bicka, to nie skróci nam to naszego życia, tylko prawdopodobnie wydłuży, ale jeżeli będziemy trenować 6 razy w tygodniu przez całe życie i spać godzinę dziennie, no to już wtedy tak, więc rozsądek, ale przede wszystkim nie bać się tego ruchu i tak jak mówił Miodek, przeciążać się, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, nieważne co robimy, przeciążać się progresywnie we wszystkim. Każda skrajność będzie niedobra, tak? Niedotrenowanie jest chujowe, takie mocne niedotrenowanie, nie trenowanie poniżej tam tego tak zwanego close proximity to failure threshold, tylko poniżej tego, ale też przetrenowywanie się, ciągła gonitwa za masą mięśniową, używanie, nadużywanie środków anabolicznych i jedzenie 365 dni w roku w surplusie kalorycznym, jedzenie na pałę, czy tam do pały, whatever, czy pokorek. Spoko, to jest niezdrowe, rzeczywiście. Rzeczywiście w badaniach pokazują, że okresowe deficyty mogą być bardzo, no, mogą mieć benefit dla naszego zdrowia, nie? Więc jak najbardziej, wszystko zależy od kontekstu, ale wszystko wsadzenie do jednego wora i gadanie tekstów typu uwaga na dźwiganie, bo to skraca życie, jest moim zdaniem w chuj szkodliwe, bo to jest straszenie ludzi, a to nie przejdzie. Bo ludzie i tak są wystraszeni. Zobacz, jak mało wiary mamy, która boi się na trening z jakiegokolwiek powodu, czy będą oceniani, czy no cokolwiek, tak, że jest nowa siłownia, jak jeszcze ktoś z dużym followingiem. Mój ulubiony tekst od klientów, czy też znajomych, to jest: muszę najpierw być w formie, żeby pójść na siłkę. No właśnie, tak? Albo wiesz, idę pierwszy raz na BJJ, czy przez 2 miesiące musimy się przygotowywać? Kurwa, do czego? Idź na BJJ. Kurwa, raz w tygodniu, co ty chcesz robić? Do czego chcesz się przygotowywać? Po prostu idź się pobaw. Myślę, że tym pięknym akcentem będziemy zbliżać się do końca, bo wbija nam godzina 24, więc
tak, żeby każdy sobie skorzystał z tego podcastu, nie umarł, a my po prostu jako The Boys pewnie wrócimy z numerem 3 w nowym roku. Pewnie jeszcze w międzyczasie zbierzemy jakieś rzeczy, o których będziemy gadać, bo jakby to, co obserwujemy w kontekście świata fitness, jest bardzo często straszne i kontekst utrudniania tworzenia filozofii, dopowiadania, dopisywania poszczególnych tez. I tak sumarycznie sprowadza się do tego, że kończymy na bilansie kalorycznym i na dźwiganiu. Więc jakby to, co powtarzał świętej pamięci Louis Simmons, że siła nie zna słabości, i na tym się będziemy skupiać, a z kolei kończąc to, co powiedział Miodek, jeżeli będziesz cały czas skupiał się na wzmacnianiu swoich słabych stron, to będziesz miał naprawdę dużo mocnych słabych stron. Tak? To też nie o to chodzi, żeby mieć dużo mocnych słabych stron, tylko żeby mieć dużo mocnych stron. Tak więc o, dzięki panowie za to. Pizza przyjechała. O. No, ja muszę spierdalać. Także dzięki za ten czas. Trenbolon przyjechał? Nie, chowaj trenbolon, bo pole przyjechały. Dzięki za tą rozmowę. Mam nadzieję, że trochę będą mieli nasi słuchacze, widzowie łatwiejsze święta, trochę łatwiejsze wejście w nowy rok. My wam życzymy, żebyście weszli z buta, żebyście nie czekali na kolejny poniedziałek, kolejny rok, kolejne urodziny, kolejny głupi powód, po prostu żebyście zaczęli działać. Dzisiaj jest 16 grudnia, bo nie wiadomo, kiedy będziecie nas oglądać, słuchać, więc my życzymy wam wszystkim, żebyście wjechali w święta, zjedli tyle pierogów, ile chcecie, żeby babcia była szczęśliwa. Pamiętajcie, że mamy bardzo ograniczony czas z niektórymi ludźmi na ziemi, bo jakby finalnie nikt z nas z tej gry nie wychodzi żywy. To jest niestety smutna przypadłość. I cieszcie się tym, bawcie się dobrze, a potem urywajcie dupę światu, bądźcie wielcy, bądźcie silni, no i nie dajcie sobie wmawiać, że są magiczne rozwiązania, bo niestety nie ma kodów do pewnych rzeczy, czasami trzeba po prostu poddać się trudnościom, dźwigać ciężko i jeść odpowiednio i nie jeść gówno. That's it. Panowie, dziękuję, do zobaczenia w numerze 3. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak coś, to piszcie do mnie na Insta, ja skończę pierogi wasze.